wszystkim. Ja jestem Zuza. Ja jestem Tola. I witamy Was na kanale Zakrzyżkowane. Przychodzimy dzisiaj do Was z filmem, w którym opowiemy Wam o najgorszych książkach tego roku i o największych naszych rozczarowaniach tego roku. Ten film nie ma na celu nikogo oczywiście urazić. Jeżeli kochacie którąś z tych książek, które my tu pokazujemy, super dla Was. Tak jak ja, niektóre z Zuzi. Na przykład. Nie, w ogóle nie bierzcie tego do siebie, no każdy ma po prostu swoją opinię, a słuchajcie, będą tu kontrowersyjne opinie. Także jeżeli jesteście na to wrażliwi, to wyłączcie ten film, bo my tu nie będziemy się powstrzymywać i na pewno nie będziemy, wiecie, swoich zdań na temat książek chować. Także myślę, że bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Dopowiem tylko, że ja mam tutaj prawie 3 razy więcej książek niż Tola. I Tola lepsze książki czyta, bo też Tola czyta książki, które są typowo dobrane pod nią. Tak. Bo ja bardzo często jestem pierwsza, która te książki czyta. Tak. Więc jestem takim trochę sitkiem dla Toli. Tak. Ale jednak to u Toli jest więcej rozczarowań niż złych książek. Tak. U mnie generalnie też. Dobra, zaczynamy. Moją najgorszą książką tego roku, jedną z, będą oczywiście Te Wiedźmy Nie Płoną. Sorki. Bardzo mi się nie podobała ta książka. To już nawet nie chodzi o to, że się nie podobała, bo tutaj nie było co się podobać, ponieważ ta książka jest o niczym. Ta książka jest kompletnie oderwana od wszystkiego, co można by nazwać dobrą książką. Ja jestem ciekawa, jak Tola by to odebrała, gdyby to przeczytała. Bo to jest o wiedźmach, natomiast magii nie ma tu kompletnie. Nie? Jest tutaj jeden wątek, ale on jest tak źle wykreowany. Ta książka nie jest dobrze napisana, ta książka jest nudna. Ta książka obraca się wokół jakiegoś dramatycznego, toksycznego związku między dwiema dziewczynami i no jest po prostu taka strasznie niemoja. To jest jedna z najgorszych książek dla mnie tego roku. Oczywiście super, jak Wam się podobało. Ale najgorsza książka tego roku to zdecydowanie Trzy Kobiety, Lisy Tadeo. Jak na książkę, która ma być książką o kobietach, co można by wywnioskować po tytule, w tej książce mamy opis kobiety tylko i wyłącznie u boku mężczyzny. W tej książce kobieta jest sprowadzona tylko i wyłącznie do poziomu tego, że kobieta może być kobietą w pełni szczęśliwą i zadowoloną z własnego życia, jeżeli jest z mężczyzną. Strasznie dramatyczna ta książka, naprawdę. Przede wszystkim jest krzywdząca, przede wszystkim jest toksyczna, jest zła, źle napisana. Słucham? Czy nie została na przypadek napisana przez kobietę? Została, właśnie napisana przez kobietę. Nie rozumiem, jak można było dopuścić do tej sytuacji. Jeżeli kobieta chciała sobie napisać historię kobiet, które są nieszczęśliwe po skrzywdzonym sercu i miłości, to trzeba było inaczej ją stargetować, inaczej ją nazwać, a nie jako reportaż, który ma, nie wiem, wiecie, odkrywać kobiece pożądanie, odkrywać kobiecą gdzieś tam potrzebę, nie wiem, bycia kobietą. Nie, w tej książce kobieta jest nikim. Spokojnie. Sorry, ludzie, ale tej książki akurat nikomu nie polecam. Nie, akurat tutaj raczej nie wybaczę, jeżeli ją lubicie. W sensie, jeżeli to lubicie, spoko. Spoko, to jest nie rozrywka, ma problemu, okej, okay, różne gusty. Ale jeżeli podobały Wam się Trzy Kobiety, wytłumaczcie mi dlaczego. Bo może ja źle to zrozumiałam, natomiast w moich oczach ta książka była dramatyczna. Dziękuję, amen, lecimy dalej. A dałaś ją jedną czy dwie gwiazdki? Jedną, a najlepiej bym dała jej zero. Tutaj kosogłos. Aż trudno powstrzymać mi się od jednego gestu. Naprawdę. Nie wiem, co się. Mam wrażenie, że ta książka była napisana, bo była taka potrzeba. Bo nie można było zostawić świata Igrzysk Śmierci bez jakiegoś zwieńczenia. I to, co się tam dzieje pod koniec, było jedyną wartością tej książki. Ale i tak nie polecam. Nie. To jest to jej rozczarowanie. Definitywnie i współczuję, przykro mi, kurczę. Naprawdę źle mi się to czytało i widzę, że zgiłam nawet druk. No, wybaczam. Ja też. Mi się kosogłos też nie było, ale ja to czytałam 10 lat temu. Kolejne dwie najgorsze książki tego roku i jedną mówię z bolącym sercem, ponieważ... Nie boli cię serce, zdrajco! Ale ciebie boli. Tak, mnie boli! A mnie boli wtedy, kiedy ciebie boli. Ocena na końcu drogi, czyli jedna z ulubionych książek tego roku. Toli dla mnie była koszmarna. To znowu jest ten przykład książki, która po prostu jest nie dla mnie. To nie było rozczarowanie, ponieważ ja w ogóle żadnych nie miałam wobec niej oczekiwań. Natomiast to jest po prostu zła książka dla mnie. Ona jest o niczym, ona jest wydmuchana po prostu, nie wiem kim miałaby, nie wiem czym miała być, nie wiem dla kogo była kierowana i pisana. Zjem cię. Ja ciebie też. Słaba. Natomiast to rozumiem, bo Wam się to może podobać, jeżeli lubicie tego typu książki. Natomiast kolejna książka będzie bardzo kontrowersyjna.
Wielka samotność Kristin Hanna to jest druga po trzech kobietach najgorsza książka tego roku. Ta książka doprowadziła mnie do takiej furii, Z jakiej racji? No, posłuchajcie. Ta książka to jest przede wszystkim czytadło. Nie ma tutaj żadnej wartościowej treści, sorry. Przyznam bez bicia, że jedyne co tu było dobre, to była dobra sytuacja przedstawienia Alaski. Alaska tu jest bohaterem i naprawdę jest świetna. Gdyby fabuła była dobra, to spoko. A na czym polega? Może inaczej. Nie chcę was obrażać, jeżeli tą książkę lubicie, bo macie prawo. Natomiast w moich oczach ta książka miała dobry pomysł na przedstawienie sytuacji, natomiast to, co się później w niej działo, było tak kompletnie irracjonalne. Wątek, nigdy, do końca życia nie zapomnę wątku, kiedy dwoje głównych bohaterów idzie w góry pod koniec książki. Nie spoileruję, żeby nie było. Idą w góry pod koniec książki i tam się dzieje rzecz. Jeżeli czytaliście, to wiecie. Potem ci opowiem. Jest ona tak absurdalnie irracjonalna. Nie ma żadnej racji bytu. Żadnej racji bytu. Żaden normalny, myślący człowiek nie zachowałby się tak jak główna bohaterka i główny bohater. I w tym momencie powiedziałam, byłam już, to było przy końcu, ja byłam gdzieś tutaj i powiedziałam, dobra, DNF, nie mam zamiaru kończyć. Ta książka jest po prostu, no, doprowadziła mnie do szewskiej pasji. Tutaj mamy kolejną książkę, podejrzewałam, że tak może się zdarzyć. Czerwień Rubinu. Ale to jest też rozczarowanie. Tak, Czerwień, ja tutaj mam mało gorszych książek, mam tutaj głównie rozczarowanie. Czerwień Rubinu to była książka, która kiedyś bardzo, bardzo mi się podobała i bardzo ją polecałam wam, czego gorąco żałuję teraz, ponieważ jest zła. To było bardzo złe, wątek romantyczny. Tak naprawdę tylko wątek romantyczny to ludzi, to przeszkadza mi główna bohaterka. Czyli praktycznie wszystko. No. No, ponieważ tylko wątek... czasu tak naprawdę mi się tutaj podoba. Nie podoba mi się sposób, w jaki to zostało ograne. W sensie, jakim cudem główna bohaterka jest tak wyjątkowa i tyle. Nie, po prostu nie szanuję tej książki. Była zła. To teraz trzy książki moje, o których ja się nie będę rozpowiadać, bo sami zaraz zobaczycie. Drugi tom Śpiących Gigantów, czyli Przebudzeni Bogowie. Ogromne rozczarowanie. Znowu fabuła, która była w pewnych momentach tak irracjonalnie nieprawdziwa. I tak to był tak pretensjonalne i no, strasznie słabe. Szczególnie końcówka. Pierwsza połowa była po prostu nudna. Natomiast końcówka, pewna rzecz, która tam się wydarzyła, pewna, uwaga, śmierć, ale nie mówię czyja, więc wam to i tak nic nie powie. Jest tak głupia! Jezu, jest tak głupia! I została tak źle przedstawiona, została tak źle wyegzekwowana, że to jest dramat. Oprócz tego mam tutaj 12 prac Herkulesa Agaty Christie, ponieważ nie uważam, że to jest dobra książka. Uważam, że to jest bardzo męczące, bardzo żmudne, mimo że jest krótkie. Nie polecam niestety tego, szczególnie, że nie rozumiem kompletnie wyboru, znaczy rozumiem zamysł, bo tutaj jest inspiracja mitologią grecką, pewnie dlatego jest w szkole, w gimnazjum, czy tam później nie po podstawówce. No wiem. Jakby to w ogóle to tak może zniechęcić do czytania książek, że to jest dramat. I trzecia książka to Wichrowe Wzgórza. Kompletnie nie moja rzecz, ale to jakby to jest po prostu moja opinia. Nie mówię, że sama książka jest zła. Mi się wybitnie nie podobała. Tutaj moje rozczarowanie, aczkolwiek mogło być większe. Końcówka sporo rzeczy tutaj uratowała, aczkolwiek dalej była trochę irracjonalna. Aczkolwiek jestem w stanie to przeżyć. Kraina Nocy. Jezus, czekałam na to rok, żeby powstał drugi tom mojego Hazelwood i jestem rozczarowana po prostu, no. Przykro, czekałam na to tyle czasu, a zostało coś takiego. Słabo. No, ale po prostu jestem rozczarowana, trudno mi wytłumaczyć. Końcówka trochę ratuje, ale pewnie ratuje tylko to w moich oczach, po prostu nie chcę, żeby to była aż tak zła książka, jak sobie ten. Mimo wszystko nie była aż tak zła, nie jest porównywalnie zła do na przykład Felixstowe i Nikki, więc nie jest porównywalna do tego oczywiście, bo dałam aż 4 gwiazdki, ale to tak naprawdę z litości. Moje dwa również rozczarowania kolejne to Children of Time, Dzieci Czasu Czajkowskiego, ale to jest tylko i wyłącznie moja wina, bo ja w głowie sobie to po prostu doprowadziłam do poziomu jakiegoś arcydzieła. Okazało się, że to nie jest sci-fi dla mnie. Mosiężne to było, dobrze, że czytałam po polsku, bo po angielsku w ogóle w życiu nie dałabym rady tego przeczytać. Bardzo odradzam ten pomysł. Świetny pomysł, natomiast znowu egzekucja była nie tą
no w sensie egzekwowanie, no nie wiem jak to się mówi. To nie było to, czego chciałam. Ta książka mnie znudziła, ta książka mnie zmęczyła, ta książka wyciągnęła mnie ze wszystkich dobrych emocji. Nie polecam. I drugie takie rozczarowanie to Cieni kości Bardugo. To jest po prostu, uważam, kiepska książka. W sensie to nie jest nic wybitnego, ale też to nie jest nic wyjątkowego. To jest taki przeciętniak, ale z tych gorszego sortu. Jest taka płaska bardzo, mam wrażenie. To mi się podobała całkiem. Może być. Natomiast dla mnie właśnie wypadła dość tak blado. Dość oczywista oczywistość, czyli Następczyni. Następczyni... Nie przychodzi mi to przez gardło, ale jeszcze gorsze rzeczy będą. Następczyni miała być cudownym zwieńczeniem całej pięknej serii o Aileen, którą lubię coraz bardziej, odkąd ją przeczytałam. Co jest zabawne. Tak widzę, że ziewasz z ponią. Następczyni... aż mi przykro, że tak dobra i wyjątkowa Ameryka musiała mieć taką paskudną córkę. Więc mi zgłaszam kondolencje dla Ameryki, naprawdę. Naprawdę moje kondolencje, przykro mi. Nie zasłużyła na taki los po prostu. Aileen jest paskudnym człowiekiem, paskudną osobą, rozpuszczonym, wstrętnym dzieckiem i tyle. No nie da się o niej czytać. Moje ogromne rozczarowanie, które zostało nabudowane po prostu przez wszystkich, że to jest najlepsza książka tego roku. Więc przyszła Zuzia. 10 tysięcy drzwi. Na Goodreadsie mam spoilerową opinię na ten temat, także jeżeli jesteście ciekawi, co dokładnie mi tu przeszkadzało, zachęcam do przeczytania, ponieważ bardzo się irytowałam pisząc to i uważam, że jest całkiem śmieszne, jakby co, ta recenzja. To jest książka baśniowa, jedyne co tu jest spoko, to styl pisania. Fabuła jest tak prościutka, jest taka... męcząca, romans, który tu na tych kartach tej powieści się zawiązuje, jest dramatycznie nieprawdziwy, nieracjonalny, nie ma żadnych podstaw. Jest niesamowicie przewidywalna, bardzo, bardzo przewidywalna. Chyba to jest największy minus tej książki. W momencie, w którym czytacie pierwsze 48 stron, wiecie doskonale, jak ta książka się zakończy. Tak, tak się zakończyła? Tak, oczywiście. Także... no. Spoiler. Słabo. Znaczy, to nie jest powiedziane, jak ona się kończy, ale to się tak łatwo da wywnioskować, że ja rozumiem, jeżeli wam się ona podoba ze względu na klimat, na baśniowość i na styl pisania, ale no kurde, nigdy nie uwierzę, że powiecie, że fabuła tej książki jest mocna i mocną stroną tej książki, bo moim zdaniem, no nie, nie udało się. Tego się boję najbardziej, kiedy piszę moje opowiadania albo książki, że właśnie to będzie przewidywalne. To wydaje mi się, że jest największa wada każdej książki. Jedna z największych, bo można stworzyć paskudnego bohatera, Aileen. Tutaj mam rozczarowanie, ale które wynikło dopiero dzisiaj, tak naprawdę. Po czasie. Po czasie, bardzo mocno. Czyli Playlist for the Dead. Umówmy się, czytałam to na maratonie chyba drugim właściwie. Pierwszym, tak? Nie pamiętam. Jest to było tak dawno. Nie, też już śpię. Dobra, więc słuchajcie, zapomniałam fabuły. O czym to opowiadało? Nie wiem. Nie wiem. Nic nie zostało ci nie, w głowie. Nie, nie wiem nic. No i to jest też słabe. No nie chciałabym, żeby żadna moja książka została zapomniana w taki paskudny sposób, bo to jest po prostu policzek. I tyle. No, jakby umówmy się, chcę, żeby książka, jeżeli książka jest dobra, to jest zapamiętywalna. Całość. Wszystko. Na to wszyscy czekaliśmy. Wy czekaliście na pewno, oglądając ten film, zastanawialiście się, Zuza, kiedy powiesz o tej książce? Tajemna historia Donny Tart. Ja jestem w stanie tę książkę docenić. To absolutnie nie uważam, żeby była zła książka. Natomiast było to tak ogromne rozczarowanie, tak wielki zawód mi ta książka przyniosła. Miałam nadzieję na coś po prostu wybitnego, a dostałam dość taką właśnie pretensjonalną historię o ludziach, którzy nie istnieją, którzy są wydmuszkami, ponieważ tacy ludzie, cechy charakteru, oni są tak oderwani. Ci ludzie, ci bohaterowie tej książki są kompletnie nieprawdopodobni. Nie da się w nich uwierzyć. Są tak ekscentryczni w tak zły sposób, bo fabularnie ta książka również nie jest moją ulubioną, ponieważ nie lubię tego zabiegu, kiedy dowiadujemy się na pierwszych trzech stronach o tym, jak się skończy książka, a potem idziemy tylko wstecz i jakby odkrywamy to dlaczego. Dla mnie to wtedy, w sensie, czasami są książki, które robią to dobrze. Tutaj jakby moim zdaniem nie. Jest jedna rzecz, która mi niesamowicie przeszkadzała, no bo na pierwszej stronie dowiadujemy się, że chłopak umiera.
powód jego śmierci i to, w jaki sposób on umiera i w jakich okolicznościach on umiera, rozsierdził mnie po prostu od środka totalnie. To było tak słabe, to było tak abstrakcyjne. Bardzo nie chciałam, żeby tak to wyszło. Miałam ogromne oczekiwania, które zostały po prostu stłamszone, zepsute i tyle. Moje ogromne rozczarowanie to do wszystkich chłopców, których kochałam. Jeżeli ktoś mi powie, że ta książka wniosła coś do jego życia... Ale też nie miała. To nie miała na celu ta książka nic wnosić. Miała. Nie sądzę. Miała pokazać zmagania się problemów nastoletnich głównej bohaterki, nastolatki, która ma idealnie ułożone życie. I bo tak to wygląda. Wygląda to jak amerykański film z 2000 roku. Umówmy się, to nie były w większości dobre filmy. Jezu, Ale to też jakby po czasie dopiero ci te myśli się skondensowały. Nie aż tak, umówmy się, nie podobała mi się zbytnio. Była całkiem przyjemna, że tak powiem, ale do połowy. Potem zaczęła być niefajna, kurczę, to wszystko było mega oczywiste i nie. A to też to jest w mniejszości, bo bardzo dużo osób tak, jest zwolennikiem tej książki. Definitywnie tak. Może ja czegoś nie zrozumiałam, aczkolwiek nie sądzę, aż nie chcę mi się do tego przekonać, że się nie zrozumieliśmy. Tyle. Lubię młodszą siostrę tej głównej bohaterki. Moje dwie kolejne książki złamały mi serce. I zanim przyjdziecie do mnie i powiecie, że nie mam racji, to wiedzcie, że to złamało mi serce. I ja chciałam je pokochać. To są dwie kontynuacje serii fantastycznych lub też niefantastycznych. I pierwsza z nich to jest Wśród gwiazd Sandersona. Nigdy w życiu nie sądziłam, że Sanderson znajdzie się w podsumowaniu najgorszych książek roku. Natomiast do połowy ta książka znowu była nudna. Ta książka wszystko, co najlepsze w pierwszym tomie, kompletnie skreśliła i powiedziała: okej, pierwszy tom był spoko, to drugi zrobimy kompletnie inaczej. I niech się odnajdują czytelnicy. A mam jedno pytanko, jest tu wątek romantyczny? Nie. Okej. Nie ma, to plus. Znaczy jest taki malusieńki, ale on trwa 3 strony. Nieważne, to akurat nie był problem, bo go nie było. To, w jaką stronę ta historia poszła, tak mnie rozczarowało. Mam wrażenie, że ta książka próbowała zrobić coś i nie miała na to do końca pomysłu, a końcówka, rozwiązanie tej historii. No bo mamy w tej części mamy gdzieś tam walkę tak ze Zwolem, prawda? Nie mówię wam, kim jest ten Zwol, ale jest zły. No jest zła strona, nie? Rozwiązanie te końcowe tego złego... Podejrzewam już, jak to może się skończyć. Nie podejrzewasz, Tolu, to było tak... To było, jakby to napisało 4-letnie dziecko. Autentycznie. Rozwiązanie tej historii. Budowane napięcie przez 250 stron zostało rozwiązane i zepsute na dwóch stronach, które to po prostu tak skiepściły, że to był dramat. Jak ja to czytałam, to w pewnym momencie zamknęłam tą książkę i mówię: chyba nie, chyba ja czegoś nie zrozumiałam. Potem cofnęłam się i okazało się, że nie, ja wszystko zrozumiałam, tak miało być od samego początku. Strasznie kiepskie. Dobrze napisane i ten świat wykreowany jest super, natomiast no fabularnie ta książka nie stoi. I drugi tom, w sensie druga książka również jest drugim tomem, i mówię to ze złamanym sercem. Zgromadzenie cieni wyszła. Pozwolisz, że ja to będę trzymać, bo zaraz rypniesz tym o ścianę, okej? Pierwszy tom. Uwielbiam pierwszy tom. Drugi tom nie był zły, natomiast był ogromnym rozczarowaniem. Spodziewałam się, że się zakocham, szczególnie, że brzmiał turniej magiczny, wiecie. Brzmiało to jak coś cudownego, natomiast całe to wszystko to było bez sensu. Wszystko to było takie żmudne. Wszystko to tak naprawdę, no... Nie miało to podstawy. Wszyscy mówią, że trzeci tom to rozwiązuje lepiej. I ja się tego trzymam i na pewno trzeci tom będę czytać. Natomiast sam drugi tom nie stoi na swoich nogach w ogóle. Fabularnie jest mega słaby. Dobrze napisany, ale jakby taki pusty, bardzo pusty. Nie ma też tego dobrego czegoś, co miał pierwszy tom. Ale tak, tutaj na pewno będę czytała trzeci, więc na spokoju, nie krzyczcie na mnie. A tutaj nie wiem, co się nie udało, ale bardzo czekam, ale nie aż to przeczyta. Będzie trzeci. Czekam, aż Tola przeczyta, żeby zweryfikować jakby moją opinię, bo może ja tą książkę źle odebrałam. Więc zacznijmy w takim razie od papierowego maga, albo papierowego maga tu, nie wiem, chyba tutaj. Papierowy mag miał ogromny potencjał, miał naprawdę
ogromnie niesamowity potencjał, szczególnie w tych czasach, w których żyjemy. Naprawdę mogło się wydarzyć tyle ciekawych rzeczy. Ja w ciągu 3 sekund jestem wymyślić coś 5 razy ciekawszego od tego, co dostałam. Naprawdę, ja nie żartuję niestety. Czyli zepsuty potencjał. Definitywnie, ale to nie był jedyny problem. Bardzo spoko opisane, spoko styl pisania. Fajni bohaterowie mniej więcej. Chociaż, uwaga, wiecie ile ich poznajemy? Dwóch głównych bohaterów, ewentualnie. Słuchajcie, to na... Dlaczego tak mało bohaterów? To jest moje pytanie kluczowe. To nie jest fajne. To mi nie sprawia radości, że mam jedną bohaterkę. Kurczę, to nie jest fajne. Zakończenie ciągnące się od połowy książki. Nie. Jestem na nie. Po prostu nie. No, ma to drugi tom, którego nie mam zamiaru czytać. Nie rozumiem, gdzie poszedł błąd. W sensie, przepraszam, rozumiem. Nie rozumiem, dlaczego on tam jest. Nie rozumiem. Po prostu zmarnowany niesamowicie potencjał jest mi z tego powodu przykro. Mi zostały 4 książki i wszystkie te 4 książki są dość sporymi rozczarowaniami. Toli zostały 3. Tak. Więc dobra, to ja. O tej będzie krótko. Misula. Nie skończyłam. Jestem ponad połową, jestem w 60%. Misula jest najsłabszym reportażem, jaki czytałam prawdopodobnie od dłuższego czasu. Czytałam 7 razy w kółko o tym samym. Ktoś mi napisał ciekawy argument, że to było po to, żeby jakby podkreślić to, z czym bohaterki tego reportażu się zmagały, to znaczy właśnie z tą odmową ze strony gdzieś tam policjantów, ze strony sądu. I to jest ta frustracja, która miała być przelana na mnie przez stronę tej książki. Rozumiem ten argument, natomiast moim zdaniem to nie usprawiedliwia tego, że ta książka nie jest przemyślana i nie ma treści, bo ja rozumiem pewne podkreślenie właśnie tego, o czym przed chwilą powiedziałam, natomiast to w dalszym ciągu nie jest jedyny problem. Tutaj jest sytuacja, w której materiału źródłowego jest tak niewiele, w której czytam w kółko dokładnie nawet te same zdania. Nie rozumiem, jak to się... Może to jest kwestia stylu pisania Krakauera, bo bardzo do mnie nie trafił. Jest taki suchy, ale w najgorszy możliwy sposób. Ja nie mam nic przeciwko suchym książkom, dużo tych też takich czytałam, natomiast w tym przypadku... Dobra, bo miałam nie mówić dużo, a nagle się rozgaduję. Trochę. Mi się bardzo nie podobało. Amen. A czy książka może być mokra? No nie może, ale o co chodzi? Dawaj swoją. Dobra. Słuchajcie, mam tutaj, powiem o hotelu Winterhouse. Dałam chyba 3 gwiazdki. Nie uważam, że zasłużenie to mogą mieć 2, 2,5. Hotel Winterhouse jest dla osób... Nieczytających. Nieczytających definitywnie i młodszych, ponieważ... dziękuję bardzo. Tutaj tyle jest wątków, nie wiadomo jak to mi się skupić, a wszystkie tak samo nudne. Mamy tutaj realistyczną fantastykę realistyczną. Jak to realizm magiczny. Realizm magiczny, chyba o tym mówię, ale może nie mówię o tym, bo... nie wiem. Dobra recenzja, to I nienawidzę, kiedy mam poważną książkę mniej więcej, realistyczną przynajmniej w połowie, taką jak Felix Snyd i Nika załóżmy, chociaż tak to bez wątku fantastycznego dalej byłaby to zła książka, a tutaj mam wątek fantastyczny, tak samo jak w hotelu Winterhouse, dlaczego on tam jest? Co poszło nie tak? Czy błagam drogi autorze, straciłeś wenę? O co ci chodzi? Dlaczego? To tak wszystko za łatwo rozwiązano? Nie, a nie wiem. Nie, znaczy trochę ta... Patrz, chwila. To nie było przewidywalne, ale było głupie. To nie miało racji bytu. Nie miało podstaw. Nie miało. Nudne, po prostu. Złe, nudne, nie polecam, nie. Księżniczka i Fangirl nie wzbudziło to we mnie żadnych emocji, poza rozczarowaniem, ale takim krótkotrwałym, więc pokazuję tak tylko, żebyście później nie pytali, gdzie to było. Bo Gicarella mega była świetna, natomiast to było takie też płasko wypadło i zdecydowanie mniej moja ulubiona historia, ale przede mną jeszcze zaczytana i bestia, więc zobaczymy. Tutaj mam książkę, którą przeczytałam bardzo niedawno i niestety też była moim rozczarowaniem, ale mogła być większym, więc nie jest aż tak stracone wszystko. Opowieść Wigilijna, o której mówiłam w vlogu jakimś tutaj. O. Nie podlinkuję, bo nie wiem w jakim vlogu. A, ja też nie wiem. To ten. I słuchajcie, Opowieść Wigilijna... To opiera się na Wigilii, na przemianie i w ogóle o tym, że taki stary Zgret jest w końcu dobrym człowiekiem i to genialne i cieszymy się jego szczęściem. Aczkolwiek ta przemiana
Nie podobała mi się, chociaż mogło być gorzej. I tak dałam 3 gwiazdki, więc po prostu przemiana niewiarygodna, a tylko o to tutaj chodziło. Więc jeżeli przemiana była jednym ważnym wątkiem, a była, to książka oblała test. An absolutely remarkable thing, bo przez pierwsze 100 stron byłam zakochana. Zakończenie mnie tak sfrustrowało. Główna bohaterka jest tak wstrętną postacią, ale ona jest taka prawdopodobnie celowo. Natomiast bardzo mi się nie podobało rozwiązanie akcji. Bardzo mi się nie podobało. Sfrustrowałam się nieziemsko. I też długo ją czytałam, mimo że ma tylko 300 parę stron. Generalnie spoko, rozrywka, ale mówię Wam, że dla myślącego czytelnika będzie tu bardzo dużo luk fabularnych, będzie tu bardzo dużo takich pójść na łatwiznę. Jeżeli wyłączycie te wszystkie swoje sceptyczne spojrzenia na świat, to spoko, natomiast bez tego chyba się nie da. I moje ostatnie rozczarowanie to Wicked Saints, bo książka miała ogromny potencjał, fantastyka młodzieżowa inspirowana Rosją. Natomiast znowuż padła płasko, była taka miałka, taka... Ja już nie pamiętam fabuły. Chciałabym przeczytać drugi tom, bo mam drugi tom, ale nie wiem, bo nie pamiętam, co tu się działo. Coś tam o krwi było, ale co? Nie wiem, dlatego to jest rozczarowanie, bo znowuż miało zapaść w pamięć, miało być czymś naprawdę fajnym, a wyszło po prostu nijak. Mam tutaj ostatnią książkę, którą czytałam na maratonie, tym razem, tym najbliższym nam teraz. Kurczę, Stags. Słuchajcie, poleciliście mi tę książkę i Wam zaufałam. Bardzo trudno jest odbudować moje zaufanie, chociaż może nie aż tak. No cóż, no jestem trochę rozgoryczona tym, że to nie wyszło. Dałam 1 gwiazdkę, nie 2, jak zwykłam robić. No nie będę się rozgadywać, ponieważ moją pełniejszą opinię macie na maratonie tutaj, o. Więc no jestem bardzo rozczarowana i to nie była dobra książka, więc jest i tu, i tu. Strasznie się zmęczyłyśmy nagrywaniem tego filmu. Dużo negatywności tu poleciało. Dlatego dla rozluźnienia powiem żart. Dawaj. Mogę? Co mówi sushi A do sushi B? Nie wiem. Wiesz? Nie. Ale mnie sushi? Dobrze, dziękujemy. Namaste. Nie obrażajcie się na nas, nie. Bo te książki to jest totalnie nasza opinia. Macie prawo lubić wszystko, macie prawo czerpać radość z każdej książki, jaką czytacie i dzięki, w sensie fajnie, że to robicie. My też mamy różne kontrowersyjne opinie. Nie obrażajcie się na nas, please! I zanim napiszecie jakiś hejterski komentarz, że my się nie znamy lub też, nie wiem, mamy... Książek jest tyle, ile jest opinii. Dokładnie. Opinii jest tyle, ile jest książek. Przepraszam. No, inaczej. Więc na luziku, potraktujcie to na chillu, na spokoju. Wszystko jest dobrze. Nikogo nie obrażamy, wiecie, osobiście, także... Osobiście. No, to co, to chyba tyle. Piszcie nam swoje najgorsze książki lub też konstruktywną krytykę, gdzie uważacie, że nasze myślenie popełniło błąd, bo nie mówię, że takowego błędu gdzieś tam nie było. No i co, to tyle od nas, nie przedłużając. Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się zdrowo. Cześć!